Dokumenty, proszę. Ode mnie? Szeregowy Benedek, zabezpieczajcie tyły. Już panowie. Tenderhoch! Szeregowy Haber, przeszukać zatrzymanego. Wyjmijcie mu portfel. Hej, Giulio. Jak to się nauczyli podrabiać dokumenty teraz? Ale ja... Co pan robi w Szatorolio Ujhej, panie Hej? Panowie, to jakieś nieporozumienie. Mieszkam w Szarusz Potok, jestem aptekarzem. Znają mnie tam wszyscy. Przyjechałem tutaj, żeby kupić trochę preparatów u hurtownika. Aha, patrzcie no, szeregowy Benedek. Jakież dziwne jest życie. Nasz znajomy farmaceuta z Szarusz Potok ma pecha być sobowtórem poszukiwanego szpiega. Cóż za uderzające podobieństwo, prawda? Kropka w kropkę. Szeregowy Haber. Ładna. Historia, co? Idziemy na odwach. Zdjąć kapelusz, jazda. Panowie, to jakieś tragiczne nieporozumienie. Chodźmy do pana Hegedisza. On zaopatruje apteki. On na pewno poświadczy, że byłem u niego. Jak ja wyglądam? Gdyby mnie teraz ktoś zobaczył. Panie komendancie, proszę mnie wysłuchać. Powiem panu prawdę. Nie byłem u hurtownika. Byłem w burdelu. A, więc był pan w burdelu, a nie u hurtownika. Tak, ale pan hurtownik też tam był. Byliśmy razem. Gdyby pan dowódca nie kazał mi iść na odwach, to zaraz wyznałbym prawdę. Ja mam troje dzieci. Ile pan proponuje? 50 koron. To znaczy po 50 koron. A dla pana komendanta dwa razy tyle. No, ostatecznie. Proszę. No. I podziałek. Raz. I teraz poradzę.